New Bad Label to wytwórnia, która kilka lat temu święciła swoje triumfy, a pod jej szyldem swoje albumy wydali chociażby Reto czy Zeta. Aktualnie label praktycznie nie istnieje, a od 4 miesięcy kanał YouTube świeci pustkami. Cześć, siema, witam od wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Suma, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, co stało się ze świetnie prosperującym New Bad Label. Zapraszam do materiału. Robiąc przedodcinkowy research, trafiłem na stronę Fandom Wiki i artykuł o New Bad Label, który aktualnie chyba najlepiej opisuje sytuację tej wytwórni. Tak bardzo new, że go nie ma, znak towarowy to też fake. Założyciel? Niby Borikson, tyle że label nie istnieje. Data założenia? Wcale. Siedziba? Ciucholand pana Rysia. Dziwności aktualnej sytuacji dodaje lista artystów, którzy przewinęli się przez label. Być może nie ma tam niesamowicie wielkich nazwisk, ani niesamowicie wielkiej ilości artystów, jednakże kilku z nich przez pewien okres czasu generowało niesamowite liczby. Reto, który w NBL wydał swój przełomowy utwór Bossman, mixtape Dame, mini album Good Luck i dwa pełnoprawne albumy Kruk i Boa, gdzie znalazły się takie hity jak UA czy RS7. Zeta, który wydawał mixtape Wieczny Joint, a samemu przecież wywodzi się z Viva La Braga, czyli składu, w którym był jeszcze Żabson i Kuban, a łączył on młode talenty z Kielc, czyli rodzinnego miasta Borygo. Inni artyści, którzy przewinęli się przez wytwórnię, to tragiczny Blacha, który jednak generował potężne liczby, Daoen, Harry X Zahim i Chivas. Gdzie ten ostatni, czyli Chivas, w wytwórni spędził chyba nawet niecałe 6 miesięcy, bo dołączył jakoś w lutym, a odszedł już w sierpniu i zdążył wydać 4 numery. W tym jeden z nich jest Hot 16, więc 3. I jeszcze kanał YouTube, który w sumie wygenerował 1 240 000 000 wyświetleń. To dużo. Po tym, co wymieniłem, jak widzicie, fundamenty były konkretne, a siatka kontaktów Boriksona była naprawdę spora. No właśnie, Borikson, raper, biznesmen, ojciec z Chillwagonu. To człowiek, który realizował naprawdę wiele projektów muzycznych i nie tylko. Poczynając od Wzgórza Japa 3, przez Gang Albanii, kończąc na Space Range. A o planach tworzenia supergrup wspominał już w 2012 roku. Pomijając już nam znany Chillwagon, planów było więcej. W rozmowie z Marcinem Flintem Borikson stwierdził, że solidne podstawy Chillwagonu jako projektu wynikają z faktu, że pomysł stworzenia rapowej supergrupy zakiełkował w jego głowie już dawno temu. Jednak początkowo wyrażał ją sobie kompletnie inaczej. Ja o tym myślałem, ale nigdy bym nie przypuszczał, że to będą młodzi raperzy. Ja myślałem wtedy o starych raperach z ugruntowaną pozycją typu Góral Sokół. Ktoś, kto naprawdę ma pozycję. Połączyć w sposób niespodziewany ludzi, o których nigdy byś nie pomyślał, że mogą współpracować. I tak jak na początku, New Bad Label był kanałem, na którym znajdowały się jakieś filmy promujące koncerty, jakieś cyfery i chyba vlogi z wyjazdów i dni koncertowych, tak z czasem zaczął wydawać muzykę i robić konkretne liczby. Wiemy! Jesteś po studiach? Magister Łukasz Stasiak. Gratuluję. Wraz z tym przyszedł czas na sklep i własną linię ciuchów, które, jak mi się wydaje, do dzisiaj cieszą się jakimś tam zainteresowaniem. Firma funkcjonuje dalej, a według danych przedstawionych w rejestrze KRS działa od 2015 roku. Jak wyglądają aktualne dane sprzedażowe? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że jest zdecydowanie słabiej niż w jakimś roku 2018, kiedy to wychodząc na ulicę, ciągle mogliśmy zobaczyć kogoś w tych charakterystycznych okularach z tym napisem New Badline. Nie wiem, czy to pamiętacie. Ja to zapamiętałem bardzo dobrze, szczególnie z mojego wyjazdu 17-letniego do Bułgarii. Ogrom ludzi tam biegało, ludzi, dzieciaków, małych dzieciaków. Przeogrom biegał w tym New Bad Line. Wszyscy mieli z tego koszulki, wszyscy mieli z tego te śmieszne okulary przeciwsłoneczne i zapamiętałem to bardzo dobrze. Być może po prostu nie odwracam się teraz w takim towarzystwie, które nosiłoby po prostu te okulary lub ogólnie ciuchy. No ale dobrze, w świetle tego wszystkiego, co tu teraz przytoczyłem, co wydarzyło się z tak dobrze zapowiadającym się labelem? Przyczyn końca jest wiele, a jedną z nich jest Reto. Człowiek, który na dobrą sprawę w największym stopniu przyczynił się do rozwoju, bo w swoim szczycie popularności wszystkie jego utwory znajdowały się właśnie na kanale NBL. Wraz z jego odejściem w 2020 roku odeszła lwia część słuchaczy. I tu dochodzimy do takiej ściany,
bo wiecie, na dobrą sprawę, tak jak wcześniej wspomniałem, było tam dużo ciekawych ksywek, duża sieć powiązań, wiele gości się pojawiało na tym kanale, jednakże, jak się grubiej na tym zastanowić, no to poza Reto nie było tam nikogo. Potem jeszcze był tam Blacha, który dość długo później wydawał swoje numery. Nieszczęsny Blacha, tragiczny Blacha, no ale robiący przepotężne liczby z bliżej niewiadomych mi powodów. Ale co jeśli powiem wam, że odejście Reto nie było przyczyną, a skutkiem upadku NBL? Czajcie, że Reto odszedł dlatego, że NBL upadło, a nie NBL upadło, dlatego że Reto odszedł. Bo na dobrą sprawę, jak się zastanowić, to wydaje mi się, że jest to dużo bardziej logiczne. Ale już mówię czemu. Bo osobą, przez którą New Bad Label ostatecznie upadło i jednoznacznie i niezaprzeczalnie, jest nie kto inny jak sam Borikson. Ale żeby to zrozumieć, cofnijmy się do sierpnia 2018 roku. Chill wagon. On zważył to wagon. Właśnie wtedy pojawia się trailer do Chill Wagonu, który jak potem się okaże będzie niesamowitym komercyjnym sukcesem, który zrzeszy ZT, Reto, Żabsona i wielu więcej, którzy przewinęli się przez życie Borixona. To właśnie sukces Chill Wagonu da życie nowemu projektowi Space Range. Najzwyczajniej Borikson zauważył niebotycznie większe korzyści, pewnie materialne i nie tylko, ale także muzyczne, działalnościowe i no po prostu lepszą perspektywę na Chill Wagon niż New Bad Label. I chyba słusznie, bo cała potęga NBL i wszystko co tworzyli było skupione wokół jednej osoby, Reto, a to nie miało prawa się ogólnie dobrze skończyć, skoro jak widzimy jest 2022 rok i wszystko zmierza w stronę Majorsów. Wydaje mi się, że nie będzie tutaj już żadnych prób ratowania tej wytwórni, bo cała uwaga Borixona jest skupiona na Space Range, który jest zdecydowanie bardziej perspektywistyczne i opłacalne zarobkowo. Ponadto New Bad Label nigdy nie miało jakiejś konkretnej struktury, rozpracowanej siatki wydawniczej, konkretnych dat, konkretnych pomysłów na siebie, ani potężnej ilości zawodników, która cechuje labele. A całe istnienie wytwórni opierało się na jednej ksywce i kilku pobocznych. Samemu jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że za śmierć New Bad Label odpowiada Chill Wagon, bo gdyby nie okazał się takim sukcesem, zapewne inaczej potoczyłyby się ścieżki niektórych artystów, chociażby jak Zeta, czy same plany Borixona. Myślę, że wtedy rozwój New Bad Label jako wytwórni byłby zdecydowanie większy. Jak wiemy, Borygo wie co robi, widzi jak to robi, wie jak to robić, może tak, i na pewno wyglądałoby to troszkę inaczej, ale z racji, że Chill Wagon okazał się przecholernym, dobrym pomysłem, świetnie zarabiającym, robiącym multum wyświetleń i sprzedającym multum płyt, nie było sensu trzymać tego kanału właśnie. I to na tyle w tym materiale, być może dla niektórych z was to było oczywiste, być może dla niektórych trochę mniej. Ja chciałem sobie po prostu o tym pogadać, bardzo mi się ten temat spodobał i zaciekawił. Także mam nadzieję, że wyszło spoko. Jeśli wam się spodobało, no to będę wdzięczny za wszelkie formy reakcji, bo to pomaga nam się rozwijać. Ostatnio bardzo dobrze nam idzie, YouTube znowu polubił nasz kanał. Zapraszam oczywiście również na mojego Instagrama, na którym jest trochę więcej mniej poprawnych opinii i trochę mniej scenzurowanych przez politykę poprawności YouTube'a, jak i samo to, że trafiają do zdecydowanie mniejszej ilości ludzi, przez co czasem mogę powiedzieć troszkę więcej, tak powiedzmy w tajemnicy. To na tyle, życzę wam miłego dnia, dzięki, na razie, cześć!